Cześć, tu Kaśka Śledziewska i Renata Włoch, badaczki z Dela autorki książki Gospodarka Cyfrowa. Zapraszamy do wysłuchania podcastu Gospodarka Cyfrowa 360 stopni. Teraz porozmawiajmy o przemyśle 4.0 i o generatywnej sztucznej inteligencji. Zmieni coś, czy nie zmieni? Na ten temat mamy wiele do powiedzenia, musimy się tu ograniczyć, żeby nie zabierać wiatru naszym gościom, bo przez ostatnie dwa lata robiłyśmy badania właśnie o przemyśle 4.0. I tu widzimy dobrze, że sens tkwi w mechanizmach wdrażania innowacji. I widzimy to, że bardzo wiele zależy nie tylko od samych aspektów technicznych, ale również od aspektów organizacyjnych. Więc rozmawiając o generatywnej sztucznej inteligencji i o potencjale tej technologii, trzeba się zastanawiać przede wszystkim nad tym, w jaki sposób ludzie w tych firmach przemysłowych, również w Polsce, mogą wykorzystywać tę technologię do tego, żeby pracować lepiej, mądrzej. Bardziej produktywnie? Powiedziałabym, na ile oni są otwarci na to, żeby stosować te technologie, na ile są otwarci na to, żeby się uczyć, na ile są otwarci na to, żeby zmieniać y, sposoby, w jaką wy, wykonują te swoje zadania, na ile są otwarci na to, żeby w ramach tego nowego środowiska współpracować ze sobą. Generalnie tak naprawdę wydaje się, że już sama wiedza nie jest takim wielkim problemem, bo ona jest dostępna, jest wszędzie, i są też również osoby, które są już przygotowane do tego, żeby wdrażać i uczyć yy, na przykład management, czy pracow pracowników wykorzystywania tej technologii, natomiast opór jest w naszych głowach. O tym powiedzą więcej nasze gościnie, Joanna Świńska, gorzelak i Katarzyna Nosalska. Zapraszamy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Zuzanna Cholińska a to jest piąty odcinek podcastu Gospodarka 360 Stopni, realizowany przez Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Mam przyjemność powitać dzisiaj dwie gościnie: dr Katarzynę Nosalską oraz profesor Joannę Siwińską-Gorzelak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No może jeszcze kilka słów o moich gościniach. Katarzyna Nosacka jest dyrektorką Centrum Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, a także ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie również aktualnie jest badaczką i w swoim doktoracie zajmowała się właśnie przemysłem 4.0 i transformacją cyfrową. Joanna Simińska-Gorzelak jest doktor habilitowaną profesorką na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Katedrze Transformacji Technologicznej oraz analityczką Delab UW, wspomnianego już przeze mnie na początku. Zajmuje się badaniami nad przemysłem 4.0 oraz wpływem nowych technologii na produktywność i wzrost gospodarczy. Tyle słowem przedstawienia, a dzisiaj porozmawiamy o przemyśle 4.0, a konkretniej o tym, co to w ogóle w praktyce oznacza i czy przynosi faktyczne korzyści dla przedsiębiorstw. Także zacznijmy może od podstaw, tak żeby sformułować krótkie definicje dla naszych słuchaczy, bo może nie wszyscy są z tym tematem zapoznani. Także, czym w ogóle jest przemysł 4.0 i jak to się wiąże z cyfrową dojrzałością i transformacją cyfrową? Może bardzo, Katarzyna. Do, bardzo dobrze, że zaczynamy od definicji. Czasami wydaje nam się, że ten przemysł 4.0 jest już takim ugruntowanym pojęciem, i wszyscy kojarzą to z czwartą rewolucją przemysłową. Natomiast należałoby podkreślić, że jest to przede wszystkim zmiana technologiczna i organizacyjna w firmie, która nie dotyczy wyłącznie produkcji czy fabryki, ale właściwie całego łańcucha wartości. I w tej definicji podkreśliłabym przede wszystkim usieciowienie, które jest tą kwintesencją całego przemysłu 4.0. No, oczywiście, jest to integracja danych w całym łańcuchu wartości, nowe modele biznesowe, wszystko wywołane naciskiem potrzeb klientów, potrzeb rynku, czyli coraz bardziej zindywidualizowanymi potrzebami klientów. Właśnie, bo, bo za charakterystyczne dla przemysłu 4.0 uważa mm -hmm. się wdrażanie nowych technologii, Internet of Things, blockchain, czujniki, natomiast to oczywiście mm -hmm. jest ważnym elementem, ale tutaj, tak jak powiedziała Katarzyna, bardzo takim kluczowym w zasadzie esencją przemysłu 4.0 jest powiązanie wszystkich tych technologii z pozostałymi procesami w przedsiębiorstwie poprzez przepływ danych, czyli to, co my nazywamy datafikacją, i dopiero to powiązanie i datafikacja, jest w stanie dać naprawdę przełomowe przełomowe efekty czyli nie chodzi tu o pojedyncze technologie które mm -hmm. są wdrażane ale o powiązanie wszystkiego poprzez przepływ danych Okej, okay. a czym to się wiąże z cyfrową dojrzałością przedsiębiorstw? No i tutaj znowu powinniśmy pójść do definicji. Jest to o tyle kluczowe, że dojrzałość cyfrowa kojarzona jest z różnymi publikacjami, nie tylko jeżeli chodzi o firmy, ale również o państwa. W tej mierze akurat skupiając się na firmach, dojrzałość cyfrowa to przede wszystkim skuteczne i to podkreślam mm -hmm. skuteczne wykorzystanie nowych technologii. Nie samo ich wykorzystanie, zatem poziom dojrzałości cyfrowych to diagnoza, jak skutecznie, w jakim stopniu firmy radzą sobie z wykorzystaniem nowych technologii, oczywiście w celu, Maksymalizacji, maksymalizacji zysku i osiągania przewagi konkurencyjnej na rynkach. Tak, ja się absolutnie zgadzam. I tutaj kluczowym elementem, wydaje się, tej dojrzałości cyfrowej są ludzie, są pracownicy. I na przykład jedne z ostatnich badań z Hiszpanii, a z 2022 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ono się ukazało w Technological Forecasting and Social Change. W tych badaniach pokazuje się, że te, to, co odróżnia firmy, które wdrożyły nowoczesne technologie z sukcesem, czyli osiągnęły wzrost produktywności i utrzymały te nowoczesne technologie, mm -hmm. od tych firm, które wdrożyły, a potem zrezygnowały albo w ogóle nie wdrożyły, to są kompetencje pracowników. Te firmy, które wdrożyły z sukcesem, średnio miały pracowników o wyższym wykształceniu, wyższych kompetencjach od tych pozostałych. Mm -hmm. I co jeszcze warte podkreślenia, płace tych pracowników były wyższe. Czyli nie tylko kompetencje, ale też docenienie pracownika to jest bardzo ważne. I co też wyszło w tych badaniach bardzo ciekawe, że stabilność zatrudnienia w tych firmach, które wdrożyły nowoczesne technologie, jest wyższa. Jest większy odsetek pracowników na długoterminowe kontrakty, rotacja pracowników jest mniejsza. Także tu się wydaje, że człowiek jest bardzo ważnym elementem tej dojrzałości cyfrowej. Zdecydowanie zgodzę się. Praktyka wskazuje. Ja badając firmy, rozmawiając z firmami, wielokrotnie zostało podkreślone przez reprezentantów, że o ile zmiana technologiczna, radzą sobie z tą zmianą technologiczną również poprzez pomoc partnerów technologicznych, którzy dostarczają technologię, dopiero barierą największą jest rzeczywiście przekonanie pracowników, wdrożenie tej zmiany poprzez zmianę kultury organizacyjnej, mhm. częstokroć przekwalifikowanie ich i. Taki strategiczny plan tak naprawdę na długoterminową zmianę kompetencji pracowników. I rzeczywiście badania wskazują, że te firmy, które mają strategię ścieżki, rozwoju ścieżki kariery pracowników w kontekście zmiany cyfrowej, radzą sobie na rynku znacznie lepiej niż takie, nazwijmy to ad hocowe skoncentrowanie na technologii i wdrożeniach, Innowacji samych w sobie. No tak, ale strategia to jest jedno. A jak wygląda właśnie podejście samych pracowników? Tutaj mam na myśli chociażby rewolucję przemysłową, w której grupa ludystów była jednak przeciwko maszynie parowej, gdyż obawiali się, że zabierze ona im po prostu pracę. I jak to wygląda teraz? Czy jest podobnie, czy jednak inaczej wygląda to podejście? Ja mogę powiedzieć z perspektywy badań, jakie w ekonomii prowadzimy nad rynkami pracy. Do tej pory nie widać, żeby pojawiło się masowe bezrobocie związane z nowoczesnymi technologiami, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, pracowników brakuje, i to przedsiębiorstwa mówią, że jedną z głównych przeszkód w rozwoju jest po prostu brak pracowników. Natomiast to, co widać na rynkach pracy, to się zaczyna pojawiać, to jest nierówność, to jest rozwarstwienie. Do tej pory, teraz, wchodzisz wchodzi sztuczna inteligencja, zobaczymy jak to będzie, natomiast do tej pory były widoczne takie tendencje, że rośnie udział pracowników o najwyższych kwalifikacjach i najniższych. Natomiast gdzieś ginie środek, co powoduje nierówności, rozwarstwienie mhm. na rynku pracy. A z jest... czego to wynika? To wynika z tego, że technologie zaczęły zastępować nie pracowników o najniższych kwalifikacjach, ale pracowników, którzy wykonują zadania rutynowe. Mhm. A to są bardzo często zadania, które są właśnie po środku tej drabiny umiejętności. One, one wymagają dość sporych kwalifikacji, natomiast da się je zalgorytmizować. W związku z tym ten dotychczasowy postęp techniczny polegający na automatyzacji, te grupy, te grupy zadań eliminował. Stąd powstało to rozwarstwienie. Natomiast teraz sztuczna inteligencja to jest trochę nowe otwarcie. Na razie nie wiemy, co się będzie działo. Natomiast też badania, które są prowadzone, na razie wskazują, że sztuczna inteligencja nie powoduje spadku zatrudnienia, wręcz przeciwnie, zatrudnienie rośnie w tych sektorach, które mhm. są. Podatne na sztuczną inteligen inteligencję, natomiast mhm. to, to są początki. Także zobaczymy. No tak, bo pojawiają się nowe miejsca pracy, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Mhm. Te predykcje rynkowe mhm. właśnie wskazują raczej na dodatnie saldo, czyli pojawianie się nowych miejsc pracy związanych z nowymi technologiami ale charakterystyka tej zmiany w porównaniu do poprzednich rewolucji jest zdecydowanie inna. Pamiętajmy, że w poprzednich rewolucjach jednak te technologie były nazwijmy to namacalne, fizyczne. Natomiast w tej rewolucji, o której rozmawiamy, w czwartej rewolucji jest to bardzo mocno skoncentrowana zmiana na optymalizacji procesów i optymalizacji procesu wykonywanego przez człowieka. Przez oprogramowanie coraz szybsze procedowanie, więc w tej mierze rzeczywiście ja jestem optymistką, to znaczy, wydaje mi się jednak, że powinniśmy na pewno zwrócić uwagę na edukację. Od samego początku tych kompetencji cyfrowych, od samej szkoły podstawowej. Natomiast te, te, tak szybko dzieją się te zmiany, że my właściwie z roku na rok mamy wgląd w nowe stanowiska pracy, w nowe ogłoszenia rekrutacyjne. Przykładem w przemyśle jeszcze niedawno nie było standardu specjalistów do spraw robotów kolaborujących. Nie słyszeliśmy też o na przykład menadżerach sztucznej inteligencji. W związku z tym myślę, że to będzie tak pączkowało i tą analitykę, nazwijmy to takiego obserwacji rynku i szybkiego reagowania, stworzenia takiego szybkiego mechanizmu reakcji na tworzące się nowe potrzeby rynku pracy, jest no, bardzo dużym wyzwaniem, ale kluczowym, żeby. Kraj tak naprawdę mógł się dalej rozwijać w ramach tej toczącej się czwartej rewolucji przemysłowej. Powiedziałeś o robotach kolaborujących. To właśnie może powiedzmy sobie, bo mówimy o tym, że technologia jest wykorzystywana, sztuczna inteligencja ale jakie są właśnie przykłady tej technologii? Czy na przykład jest taki robot kolaborujący? No to już e, dziedzina zabawek ale bardzo zabawek przyjemnych tak dla inżyniera roboty współpracujące to są roboty które właściwie stoją obok pracownika pracownik jest bezpieczny to ramię robota jest tak zaprogramowane że monitoruje to co się dzieje wokół niego zatem nie ma możliwości że ten pracownik Zostanie uderzony przez to ramię w porównaniu do robotów przemysłowych, które są imanentną cechą trzeciej rewolucji przemysłowej i automatyzacji. One po prostu stoją zabezpieczone w klatkach, zaprogramowane na sztywno i nie ma możliwości tak naprawdę Wejścia tam pracownika i pracy obok robota. No systemy zabezpieczające na to oczywiście nie, po, nie pozwalają, ale to jest mniej więcej ta różnica. Te, te roboty kolaborujące, wózki autonomiczne, które jeżdżą, wózki samojezdne, które jeżdżą w fabryce, to jest taka już nie wizja, ale rzeczywistość fabryk, które przystosowują się do. Do tego przemysłu 4.0, o którym rozmawiamy. A byś coś jeszcze w kwestii technologii wykorzystywanych? Ostatnio, zresztą w Telabie mieliśmy spotkanie z, z, z przedstawicielami dużej firmy technologicznej, którzy opowiadali, jak nowoczesna technologia została wykorzystana w pandemii, kiedy od nich wymagano przeprowadzenia kontroli ich urządzeń, ale w związku z pandemią nie mógł przyjechać pracownik i wykorzystano nowoczesną technologię, żeby dzięki rozszerzonej rzeczywistości przeprowadzić tą osobę, która była u siebie w domu, przez fabrykę, żeby mogła skontrolować. Czyli faktycznie przyszłość jest dziś, jak to się mówi, ale właśnie Powiedziałaś, Kasia, że to nie jest tylko wizja, ale jest to już dzisiaj wykorzystywane w fabrykach, w przemyśle. Ale czy jest, dzieje się to w Polsce, czy jednak za granicą? Na jakim etapie my jesteśmy jako Polska w przemyśle 4.0? Czy w ogóle możemy mówić o przemyśle 4.0 w Polsce? Oczywiście możemy mówić o przemyśle 4.0 w Polsce. Są fabryki, które chwalą się wręcz implementacją tego typu rozwiązań, ale należałoby zwrócić uwagę, że. Przemysł 4.0, o którym rozmawiamy, nie jest produktem. To znaczy nie możemy zrobić tak w fabryce, że robimy przemysł 4.0, ale de facto każda innowacja związana z tym setem, o którym Joanna mówiła, nowych technologii cyfrowych, jest przykładem rozwiązań przemysłu 4.0. Czy to wirtualna rzeczywistość, o której mówiliśmy? Roboty kolaborujące, rozwiązania software'owe wykorzystujące sztuczną inteligencję. Więc mogę powiedzieć, że tak, w fabrykach polskich widziałam już rozwiązania przemysłu 4.0. Natomiast patrząc na badania, które częstokroć porównujemy się do krajów europejskich czy do świata. Nie dały nam możliwości stwierdzić, że mamy w Polsce tak jedną z fabryk, tak zwaną latarnię przemysłu 4.0, czyli taką wzorcową fabrykę, ale myślę, że tutaj w Europie kilka takich tak zwanych latarni. Przemysłu 4.0 funkcjonuje i te dobre praktyki przy tym połączonym rynku, one są po prostu przekazywane, są kopiowane, bądź też same innowacje są wykorzystywane w celu tak naprawdę zwiększenia produktywności. Ale patrząc na cały łańcuch wartości, również inne wskaźniki tutaj kierują wdrożeniem i strategią wdrożenia tych zmian cyfrowych. Natomiast no, Polska, jeżeli popatrzymy na dane chociażby DESI publikowane przez Unię Europejską, no to przedsiębiorstwa w Polsce no, nie wypadają dobrze w tych rankingach. Ja tu przygotowując się do audycji, spisałam trochę danych, na przykład około 9% przedsiębiorstw powyżej 10 osób zatrudnionych w Polsce korzysta z big data. Jest, jest to siódme miejsce od końca w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to 3% i jesteśmy na czwartym miejscu od końca. Lider ma około 20%. Rozwiązania chmurowe około 20% to jest czwarte miejsce od końca. Także, no, jeżeli chodzi o ten poziom zaawansowania technologicznego, no to tutaj. Nie jesteśmy na, na mocnej pozycji. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, tak. Natomiast no, wydaje się, że te polskie przedsiębiorstwa, one bardzo mm, wykonują naprawdę imponujący wysiłek w zakresie wdrażania nowych technologii, no, natomiast dysponują ograniczonym kapitałem inwestycyjnym i to, co można w Polsce zauważyć, to jest tak zwana Transformacja modułowa, czyli to nie jest wprowadzanie wszystkiego naraz, tylko mm -hmm. krok po kroku, robienie jakichś nakładek na to, co istnieje i powolne wdrażanie tych nowych technologii, właśnie na zasadzie modułów, a nie, nie całościowe. Potwierdzam, rzeczywiście w, w, będąc w tych fabrykach, te, to rozwiązanie Janna nazwała go modułowym, ale mhm. to tak, tak zwane wyspowe, rzeczywiście bardzo nakierowane na konkretny parametr, który ma być usprawniony w firmie, występuje zdecydowanie nie tylko w Polsce, ale wydaje się taką jedną z przodujących strategii wdrażania tych nowych technologii. Ale uzupełniając, bardzo ciekawa, ta statystyka dotycząca wykorzystania sztucznej inteligencji jako tej jednej z głównych technologii czwartej rewolucji przemysłowej, i tutaj należy zauważyć, że ta statystyka pokazuje również duże rozwarstwienie, jeśli chodzi o wielkość firm. Bo o ile mm -hmm. małe przedsiębiorstwa wykorzystują sztuczną inteligencję w Polsce w dwóch procentach, o tyle duże już w 24%. W Polsce. Więc... Ta, ta różnica wskazuje też na to, no co powiedziała Joanna, dostęp do kapitału, kapitału. Mhm. ale też kwestie włączenia w łańcuch wartości. Te duże firmy będąc w globalnych łańcuchach wartości, szybciej może adaptują te technologie, bądź korporacyjnie są one szybciej narzucane. Niemniej, jak wiemy, łańcuch wartości z tymi mniejszymi firmami będzie wymagał na pewno ich, a dalszą adaptację. W związku z tym to na pewno będzie postępowało. Ale jeszcze jedna ciekawostka, ja akurat z punktu widzenia praktyki to podkreślam, bo ta, tą nakładkę, o której mówiłaś, czyli to nie jest też tak, że my musimy całkowicie tą fabrykę zamknąć, starą, otworzyć nową, żeby było 4 -0. ale w Polsce bardzo często um, spotykane rozwiązanie tak zwanego retrofittingu, czyli dokładania tych czujników do istniejących maszyn i urządzeń i tworzenia rozwiązania wykorzystujące, dane z tych czujników w celu mhm. optymalizacji procesów i kolejna rzecz w tym rozwiązaniu to predykcyjne utrzymanie ruchu. Jeden z, z najlepiej sprzedających się rozwiązań, przynajmniej z tego, co mówią, co raportują dostawcy, to również związane jest też właśnie z dokładaniem czujników do istniejących maszyn i urządzeń. Zatem ta rewolucja jest na pewno oparta na danych, ale niekoniecznie na wymianie całego parku maszynowego, tak jak częstokroć wymagała tego trzecia rewolucja, czyli zakupu robotów, automatyzacji linii. Ale to w zasadzie chyba lepiej, tak, że nie musimy zamknąć jednego, otworzyć drugiego, tylko po, prostu po kolei, tak, krok po kroku dokładamy nowe rzeczy. Powiedziałabym, Zbaczymy, i że to raczej właśnie taki mindset 4.0 powoduje, mindset. Że, że, że tak to jest e, skutecznie implementowane Czyli u nas. Czyli to bardziej faryta. zmiana na poziomie świadomości ludzi, tak, pracowników, przedsiębiorców, niż zmiana sama w sobie technologiczna. O nie, technologiczna również. <laughs> Ale bardzo dużo zależy od e, pracowników i od Liderów zmiany. Tutaj mm -hmm. też myślę, że, że możemy mówić o szeregu badań, które wykazują, że ta zmiana jest skuteczna jest w firmach, właśnie, jeżeli firma wystawi takiego lidera cyfryzacji. Czyli wyznaczy konkretną osobę. Wyznaczy tak? konkretną osobę. Tym? I na ogół są to osoby bardzo blisko zarządu. Jeżeli nie w zarządzie samym, to osoby na wyższych, wyższym szczeblu zarządzania, które bezpośrednio odpowiadają za wdrożenie strategii. I tutaj w pełni muszę podkreślić, że do tej roli to takie interdyscyplinarne myślenie, ta mhm. kompetencja przyszłości już musi zaistnieć teraz, bo to jest takie łączenie kropek przez lidera i technologicznie, i organizacyjnie. A powiedziałaś wcześniej, że powstają. Nowe stanowiska pracy, bardzo specyficzne. Czy w takim razie istnieją w ogóle pracownicy, znaczy mam myślę, rekrutujący się pracownicy, ludzie, którzy mają już takie kompetencje, czy oni właśnie uczą się w praktyce? Czy dzisiejsza edukacja w ogóle ich do tego przygotowuje? Może odpowiem na drugą część pytania o dzisiejszej edukacji. Moim zdaniem <grym> zdecydowanie nie. Znaczy, system edukacji zmienia się bardzo powoli. To przyspieszenie jest ogromne, także nie. System edukacji pozostał w tyle. Dopiero w ramach uniwersytetów zaczynamy się zastanawiać, jak odpowiedzieć na tą zmianę technologiczną, więc tutaj mi się wydaje, że to jest zdecydowanie kształcenie ustawiczne, nieustające nabywanie kompetencji, a, a nie coś, co, co da nam uniwersytet czy szkoła. Przynajmniej mm -hmm. na razie. Idea kształcenia się przez całe życie to na pewno jest kwestia wdrożenia różnego rodzaju strategii zarządzania edukacją, w edukacji, mm -hmm. ale w tej kwestii tu na teraz, tak, mamy pracowników. Którzy muszą się przystosowywać do tych, tych zmian, czy częstokroć ją wywołują, no to ten reskilling, upskilling, który podkreślany jest przez działy HR, myślę, to jest najważniejszą tutaj kwestią, jeżeli chodzi o kompetencje i również z praktyki, spostrzeżenia i badań. Tą kwestią na ogół zajmują się pracodawcy, to znaczy w większości to pracodawcy kształcą swoich pracowników, dokształcają, zmieniają ich kompetencje. Dlatego podkreślam tutaj ta kwestia dojrzałości cyfrowej pod kątem tworzenia strategii rozwoju kompetencji, ścieżek indywidualnych, rozwoju kompetencji pod kątem rozwoju cyfrowego pracowników jest bardzo istotna i podkreślana właśnie jako. Sposób na skuteczne wdrożenie cyfryzacji. Tak zupełnie ostatnio natrafiłam na takie dane w publikacji European Investment Bank, to były dane z wywiadów z firmami w Unii Europejskiej i ponad 70% przedsiębiorstw powiedziało, że najważniejszą barierą rozwoju i inwestycji w nowoczesne technologie jest brak kompetencji pracowników. Także znowu wracamy do tych kluczowych kompetencji, które musimy mieć na nowoczesnym rynku pracy. Czyli jak rozumiem. Wygrają ci pracodawcy, ci przedsiębiorcy, którzy sami będą chcieli wspierać swoich pracowników i zachęcać ich do podnoszenia swoich kompetencji i to ich przedsiębiorstwa będą się rozwijać najlepiej i najszybciej, tak? Można taką tezę, tezę założyć? Myślę, że do pewnego stopnia tak. No, pracownicy są na pewno, na pewno kluczowi. Okej, okay, a przenieśmy się może na chwilę w ogóle do korzyści tak żebyśmy zebrały sobie to w jedno. Jakie konkretnie korzyści przynosi nam przejście z przemysłu 3.0 na przemysł 4.0? Czy możemy je dostrzec, dostrzec gołym okiem i może byśmy podały też jakieś konkretne przykłady dla naszych słuchaczy? To jest trudne, dlatego że przemysł 4.0 jest tak złożonym pojęciem, że my nie jesteśmy w stanie postawić granicy i powiedzieć: Dobrze, to jest przemysł 3.0, a tutaj już mamy przemysł 4.0, to jest, to, jest, to jest płynne. Mhm. I kiedy zaczynamy badać bardziej ilościowo, naukowo to zagadnienie, to mamy ogromny problem, bo my nie potrafimy zoperacjonalizować przemysłu 4.0. Czy my nie potrafimy. Zmierzyć zakresu przemysłu 4.0. Nie, nie mamy takich danych, nie mamy takich zmiennych. Mm -hmm. W związku z tym trochę tutaj radzimy sobie, badając wpływ konkretnych technologii na różne wskaźniki. Natomiast, tak jak powiedziałyśmy, w przemyśle 4.0 nie chodzi o konkretną technologię, tylko o coś znacznie więcej. Więc z punktu widzenia takich ilościowych badań ekonomicznych, to się mogę wypowiedzieć, mm -hmm. my w zasadzie nie wiemy, jakie są. Konkretne korzyści a związane z przemysłem 4.0. Natomiast to, co badania pokazują, to jest jednoznaczne, że firmy, które wdrażają nowoczesne technologie, najróżniejsze, czy to inteligentne roboty, czy sztuczną inteligencję, to są firmy, które są bardziej produktywne niż pozostałe firmy i to są też firmy, które, które rosną, które rozszerzają swoją działalność, które zwiększają sprzedaż, czyli to są firmy, które zajmują nowe rynki. Czy jest to no, badania wskazują, że jest to jednoznacznie pozytywne, ale powtarzam, to są badania dotyczące konkretnych technologii, a nie całego zjawiska, bo zjawiska nie potrafimy zmierzyć. Na poziomie strategii cyfryzacji firm to rzeczywiście jest problem, żeby sobie wyznaczyć odpowiednie kpi e ale na pewno wymieniona jest na samym początku ta produktywność, czyli przemysł 4.0 ma zwiększyć produktywność, ale nie tylko, bo jest szereg parametrów, które badane są brane pod uwagę, wyznaczane jako mierniki w strategii na poziomie na przykład linii produkcyjnych w fabryce. Na przykład jest to wskaźnik OII, czyli taki wskaźnik wykorzystania maszyn i urządzeń mm -hmm. na poziomie fabryki. Jest to na przykład czas przezbrojenia maszyn i urządzeń. Jest to time to the market, tak? Te dotarcie do rynku a przezbrojenia czyli Przes, przestawienia przestawienia takiego. dokładnie czyli uelastycznienia pokazujące um, możliwości uelastycznienia linii produkcyjnych w kontekście tej kostomizacji tak tej Wymienianej w, na początku przez nas w definicji. Także tych KPI mamy kilka na poziomie strategii, to w zależności od tego, tak jak Joanna powiedziała, po pierwsze, co chcemy ucyfrawiać, jaki proces, w jakim elemencie łańcucha wartości, w jakim procesie w firmie tą technologię wdrażamy. To są takie wewnętrzne już cele, które każda firma w strategii powinna sobie określić, aby je mierzyć i później wykazywać tą skuteczność. Ale tutaj jeszcze chciałam Aha. coś dodać, bo teraz w dyskusji o przemyśle 4.0 coraz częściej wybrzmiewa, wybrzmiewają wskaźniki celów zrównoważonego rozwoju i ja tak takie mam poczucie, że to bardzo dużo w najbliższych latach zmieni. Po pierwsze, właśnie między innymi rozszerzy to portfolio tych wskaźników, które bierzemy pod uwagę, między innymi przez konieczność ich raportowania przez na razie mhm. duże firmy, ale potem coraz mniejsze. No i przede wszystkim przeniesie nas z, takiej bardzo z takiego bardzo technologicznego myślenia wyłącznie o produktywności również na myślenie o korzyściach w sferze bardziej interesariuszy. A nie tylko mhm. akcjonariuszy naszej działalności. Interesariuszy, czyli klientów? Klientów, partnerów, yy, nawet idąc dalej, społeczeństwa, oczy, czego dotykają oczywiście cele zrównoważonego rozwoju. Właśnie, bo to jest chyba możliwe dzięki temu, że mamy dużo tych czujników, które, które zbierają różne dane, więc dzięki temu prowadzimy lepsze analizy, prawda? Więc to jest chyba z tym związane. Tak, produkujemy bardziej efektywnie, przy mniejszym zużyciu zasobów, w sposób lepiej dopasowany do potrzeb klientów. Ta personalizacja produkcji zainteresowała mnie pod tym kątem, jak o tym trochę czytałam przed naszym nagraniem, i tak się zaczęłam zastanawiać, czy możliwe jest w takim razie, skoro przestawiamy się na bardziej indywidualną produkcję, i jak rozumiem, mniej hurtową, czy w takim razie możliwe jest ominięcie. Bo teraz mamy etap produkcji, tak, i etap jakiegoś takiego sprzedawcy, i dopiero klient. Czy możemy ominąć ten drugi etap tego sprzedawcy i. Czy taka fabryka może dostarczać bezpośrednio do klienta? No tutaj dotknęłaś takiego pojęcia który pięknie się nazywa, dezintermediacja łańcucha wartości. Oproszę. rzeczywiście jest to z tym związane. Producenci mogą stosować nowe modele biznesowe, na przykład modele platformowe, które w pewien sposób skracają ten łańcuch z pominięciem dystrybutorów, mogą sprzedawać wprost do klienta i de facto, jeżeli popatrzymy w tym kierunku rozwoju inteligentnych produktów, gdzie ten producent ma wgląd tak naprawdę w Dane z rzeczywistego, z wykorzystania przez klienta produktu w czasie rzeczywistym, no to to są dane już, myślę, jeszcze dzisiaj niedoceniane, ale w przyszłości bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o tworzenie nowej wartości dla klienta i nowej wartości dla, dla firm. Czyli jak rozumiem, producent ma wgląd w dane. Na urządzeniu, którego używa klient, w czasie którego on już to używa, tak? Oczywiście 5G, wow. łączność, inteligentny produkt, nic nie stoi na przeszkodzie. No, aczkolwiek tutaj, tak jak powiedziałam, musimy bardzo dobrze sobie dodefiniować ten inteligentny produkt, bo często to też z, z swoimi studentami rozmawiam na ten temat i najczęściej pada przykład smart. TV. Właśnie, smart, smart TV. TV. Natomiast ten inteligentny produkt. Smart lodówka Rozumiany jako produkt, który posiada autonomię do, te, do decydowania za siebie. Oczywiście w ramach tego programu, do czego został stworzony. Typu właśnie te autonomiczne odkurzacze, kosiarki. Myślę, że to rozszerzenie na innego rodzaju sprzęty domowe, nazwijmy to. Będzie takim też trendem w przyszłości, który z punktu widzenia firmy, jak powiedziałam, niezwykły potencjał tworzenia wartości, nowej wartości dla klienta i dla samej firmy. Okay. Tak, ja to jeszcze może Aha. tylko powiem, bo właśnie tutaj słuchając, mi się bardzo ciekawe badania. Ta, ta nowa wartość dla klienta jest bardzo ważna, ale jednocześnie też te nowoczesne technologie dają firmom bardzo dużą elastyczność i bardzo szybkie reagowanie. I to na przykład już widać, że te Firmy czy sektory, które się charakteryzują dużym zaawansowaniem technologicznym, one sobie znacznie lepiej radzą w recesjach. Czyli w momencie, no. kiedy przychodzi recesja, one bardzo szybko mogą dostosować, dostosować swoją produkcję do nowych potrzeb, do nowych warunków. I badania wskazują, że właśnie one znacznie w lepszej kondycji wychodzą z recesji niż firmy niezaawansowane technologicznie. No dobrze, a jak już mówimy o inteligentnych produktach, to takim tematem przewodnim naszego podcastu jest generatywna sztuczna inteligencja. I tutaj również Was chciałabym zapytać, czy ta generatywna sztuczna inteligencja pojawia się jakoś w przemyśle 4.0, czy jak na razie to jest tylko sztuczna inteligencja, a nie ta aktualnie coraz bardziej popularna jak ChatGPT. Oczywiście zakładam, że ChatGPT nie jest w przemyśle 4.0 wykorzystywany, ale jakieś inne narzędzia oparte na generatywnej AI. No tutaj trochę mówimy o też w, w, wróżeniu dotyczącym przyszłości. Ja tutaj ekonomiści są bardzo kiepscy <grymnie> w tej działce. <grymnie> Natomiast ostatnio byłam świadkiem bardzo ciekawej rozmowy z, z jednym z przedsiębiorców, który powiedział, że oni mają już takie oprogramowanie i taką technologię, że dla nich na tym etapie generatywna sztuczna inteligencja nie jest ciekawym rozwiązaniem, bo oni mogą znacznie więcej zrobić no. z tym, co mają. Czyli że jednak jest to jeszcze na tyle, jak rozumiem, ogólne rozwiązanie, być może jeszcze niepoznane, że oni na razie nie będą się tym zajmować, bo to, co oni mają, jest dla nich znacznie lepsze i lepiej dopasowane do, do ich potrzeb. Ja sądzę, że rynek nie zna próżni, i yy, myślę, że. Ten język GPT-4, i myślę, że zaraz jeszcze pójdziemy trochę dalej, będzie wykorzystywany bardziej powszechnie w przemyśle 4.0, ale już jest, już są, widziałam rozwiązania dużych, dwóch dużych, rzeczywiście globalnych graczy big w przemyśle, który, którzy pracują nad takim rozwiązaniem wykorzystującym generatywną sztuczną inteligencję właśnie w kontekście u ulepszania tych rozwiązań predykcyjnego utrzymania ruchu i optymalizacji procesów, więc należy, myślę, tylko oczekiwać już na najbliższych targach, może takich największych właściwie w Europie, w Hanowerze, będziemy mogli już chyba coś zobaczyć z tego. Tak. A to jakie są to zastosowania tej generatywnej AI, o których powiedziałaś przed chwilą? Tak jak powiedziałam, spotkałam się z tymi testami robionymi przez dwóch Dużych graczy mm -hmm. tutaj, firmy w ramach predykcyjnego utrzymania ruchu, A tak? Mm -hmm. więc akurat konkretne rozwiązanie. Natomiast jak się to sprawdza, ja w tym momencie nie jestem w stanie, nie widziałam, nie, nie jestem w stanie opowiedzieć, ale może wybiorę się do Hanoweru i zobaczymy, co tam, mm -hmm. co tam w tym roku powiedzą na ten temat. Okej, okay, czyli jak na razie to jest powiedzmy pieśń przyszłości, ale bardzo bliskiej n przyszłości. Bardzo bliskiej. <noise> No dobrze, to chyba wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję w takim razie. A to był podcast Gospodarka 360 stopni. Dziękuję. Dziękuję bardzo.